No i muszę znowu wszystko od nowa i znowu po seksmasterkę muszę lecieć, no. Tu się misje losują, więc... No ja wiem. Ja chcę do Diabłowa. Czy ktoś pamięta grę o takim dzikim zachodzie? Na 98? O takim sybiksie, co się po ścianach skakało. Czyli Spider-Man? Ja w ogóle o Dzikim Zachodzie to pamiętam tylko taką grę, co się chodziło takim dziadkiem i się szukało złota w rzece. I się chodziło po kopalniach, to też gra mojego dzieciństwa, i się kupowało osiołka i Indianie do nas strzelali. Tak, najlepsza recenzja gry. Dobra, lecę. W sumie to się cieszę, że mogę jeszcze raz Sexmasti przelecieć, może dziewczyna czegoś mnie nauczy. No, chociaż ja już wszystko umiem. Ui! I ta muza tutaj, nie? W ogóle kojarzy mi się masz z transportajką. Fire masz. Lecę do pożaru! Tylko najpierw, jak to było, najpierw zatankuję, tak? Będę gasić pożary! No musisz wiadro sobie napełnić. A, no to napełnię tutaj. Czym się napełniało? Jak się spuszczało wiadro? Tu masz to, o, widzisz? No, to tak. Złapij wiadro. Teraz musisz polecieć niżej, żeby je zanurzyć. No ja wiem, ja umiem w tę grę, tylko nie pamiętam guziczków. O! No. Aś ta napełnia. I już, do góry. Tak, do góry. Nie! Do góry, do góry, ku! No, wiem, pomyliłam się. Tylko, że on teraz jest ciężki, będzie się powoli wznosił, więc musisz... O bogowie, przecież ja... Trzymaj cały czas kuj, leć w tamtą stronę, tylko w nic nie przywal. No, no w nic nie przywal, jakby to było takie łatwe. A i czuję się normalnie jak w życiu, nie? Ciężka dupa tylko dlatego, że zatrzymałam trochę wody. O, lecę! Będę w pożar robić najlepiej, znaczy gasić pożar, nie robić pożar. Ej, przecież ja nie przelecę tej no, trzymaj, górki. Ku, trzymaj, no trzymam cały czas. On się wznosić. No właśnie widzę, jak się wcale wznosi. Prędzej wypuszczę kółka i przejadę tam, wiesz, po ulicy. No widzisz, wzniosłaś się. Patrz, tam już jest ogień w ogóle! To się kościoły palą. Dwa obok siebie. Ej, jak ja mam je ugasić z tej odległości? Przecież to jest... Znaczy z tej wysokości. Przecież ja się tam nawet dobrze nie schylę. No kawałek tak i tam leć nad pożarem, a ja wyleję. Dobra. Przeleć po prostu tamten. No lecę, tylko ty się wlekę się. Przecież to mnie zaraz spali. No to zapierdzielaj, to się nie palą kościoły, tylko coś tam. Krzak jakiś. Zaraz Mojżesz przyjdzie, nie? Żeśmy mu imprezę zepsuli. Dobra. Leć do przodu, do przodu. No ja wiem, bo muszę... powietrze cię muszę tam. Idealnie na ten przecież ale to kwadraci. Przeleć nad, a nie stój nad pożarem. No to staram się przelecieć na. Jeszcze. Krzyczy na mnie, zamiast mi pomóc gasić pożar. Ja wiem, co ja zrobię, paczaj. Paczaj, ja jestem najlepsza. A? Widzisz? Tylko dobra, zmieniłam to widok, to wygrałam. Wszystko, żebyś była lżejsza. To chociaż na samochody, to nam zapłacą przecież za mycie samochodów. A, zapomniałem. I mi zmarnowałeś coś... wodę. Ale 1350 dostałeś. O, to jak rozwalę ten helikopter, to już będę mogła sobie kupić no. nowy. Jeszcze nie. No, niestety nie kościół, ale Mojżesz tam na pewno gdzieś był obok. No halo Dubsko, proszę następne zlecenie. A tu se wyląduję na tym. Zostanę polizaję. I titi. Ein, zwei, polizaj. Ja teraz będę lądować. O, jest jakiś policjant, wezmę na nim, wyląduję. Ui. Co on do mnie tak macha? Przecież nie mam od niego hajsu żadnego. A! No gdzie się wpychasz? Najpierw zapłać! Do szpitala! Sorry, policjant. Musisz znaleźć sobie inną... No gdzie mi tą dupę? No pobździło go chyba. No to co? Lecimy do policji, do szpitala. W dupie tam. Niech się przeleci ze mną. A to policjantka jest. Aaa, to już wiem, czemu mi wsiadła. Dorabia po godzinach.
Na dachu wieżowca YouTube ląduje prowadząca program Błoteczka, tak. Przeleć ogień, no, no, no widzicie, do czego Nightwish mnie zmusza. Hashtag me too. Żeby było gorąco. No, no. Tutaj mi czaty piszą, że ona na pewno ma kajdanki i pałkę, to ja nie wiem, czy ja chcę, żeby ona ze mną leciała. O, tam jest w ogóle jakiś koleś taki szpitalny, ale to nie, my jedziemy po ofiarę losu. Tu jest gdzieś, to ja będę lądować już powoli. To sobie przełącz widok. Ja już umiem. Ja już umiem bez dodatkowych widoków. Ja już super ląduję, patrz. Patrz, będę psa ratować! Takiego dupla trochę, znaczy pudla. A tutaj jest kaleka. No i po co ona wysiadła? Pies go zaraz będzie bił. I weź go teraz. Co, ja mam go wnieść? Tak. No to czemu se sam nie podejdzie? Jaki w ogóle, patrzcie, jaki kalafior speśniały z niego jest. Jak se dynna, jak fasolka. A, jaki w ogóle ryj ma rozwalony. Co to, jakaś babka mi dopinguje? Dobra, wsiadamy. Jaki biedny. I do szpitala. Czekaj, muszę się wznieść. A ten szpital był niedaleko tam. No. To ten biały na mapie. Ale gdzie ja mam tą policjantkę wysadzić? Ona nie określiła wiem, się. Nie wiem, po co ci wsiadła. Też nie wiem, po co mi wsiadła. To ja ją wezmę i zaraz wiesz. Bo ona... Lecę. Tu muszę być ostrożna, bo ja tu nie widzę odległości w ten sposób. No to na razie się wznoś tylko. No to tak robię przecież. Uiii. Bądź ponad to. Jestem. O, tu już pan pielęgniarz jest. Dzień dobry, przyniosłam ci policjantkę i prawie trupa. Jak się mówi siostra basen, to jest co? Brat basen? Tak, to jest brat basen. Bierz trupa i uciekamy przed policjantką. No ale trupa miałeś zabrać! No wyląduj przecież. No ja muszę z dala od policjantki, bo mi dupę znowu wsadzi. No gdzie tu leziesz, torbo jedna? A wiesz, że ich możesz wyrzucać. Ale ja nie chcę tak niekulturalnie, wolę ją pozostawić, porzucić na budynku. No i to ci już wziął. No i teraz poczekaj. Możesz zrobić tak i tak. I startuj, startuj! Nie, ja nie w tą stronę, i co mi zrobiłeś? Ja się pomyliłam się, co mi machasz? Nie zapłaciłaś, torbo jedna. A da się z nim jakoś tak zrobić, żeby zapytać, jak chcą lecieć na przykład, czy to tak? Nie wiem właśnie. Dobra, to lecimy się naprawić. Patrz! Antek przeleciał. A gdybyś miała obejrzeć 50 twarzy Greya a Sausage Party, to co byś wybrała? Sausage Party. Tam jest więcej akcji. W sumie. Dobra, jestem w bazie, teraz ja się będę naprawiać. Minęło pół godziny live'a, a Młocia zaliczyła tylko jeden Smoleńsk. I tutaj się trochę zepsułam, ale jestem dobra w tę grę, ja nie będę w niej tak umierać. Jestem najlepsza w tę grę. Leć do bazy. No lecę przecież. Naprawić się. Ui. Ja chcę następne zlecenie. O! Przed tobą brzozy. Ostrożnie, tak. O, transport. I to wyląduj. No! Delikutaśnie! O! Proszę mnie to naprawić i mnie tutaj naolejować i benzynę zrobić. Halo? To się zepsuło się. Coś wisi. Spróbuj enter nacisnąć. A, jest, dobra. A, bo się interfejs nie pokazuje. A czemu goła laska tutaj biegnie do mnie jakaś? Co on mi tam robi? Co oni sobie nawzajem robią? Już mam wszystko dobrze zrobione, to mogę lecieć? Proszę, E.
No, masz natankowane i wszystko. Dobra, to lecę. Ui, co oni tak dęsują? Patrz, jak się cieszą, że mogli mi pomóc. Moje pachoły najlepsze. Wiedzą, że jestem najlepszą na świecie królową i należy mi pomagać. Lecę! Kiedy Star Stable? Star Stable prawdopodobnie szybciej niż wszyscy myślicie. Nie? Czeka was dziwna niespodzianka w związku z tym. Nie założyłem konta, jeśli o to pytacie. Tak nisko w życiu nie upadnę. Siema, Pingosiu! Kakaratka, jeśli dobrze przeczytałam. Weszłam na stream i pierwsze co? Smoleńsk. Zaczyna się nieźle. Nie, tutaj Smoleńska nie będzie, bo tutaj ja latam helikopterem. Ale w sumie z drugiej strony, popatrzcie, jak to było przewidziane. Wszędzie brzozy tutaj rosną, nie? Jest najbardziej niebezpieczna mapa, jaka istnieje. Nie ma innego drzewa niż brzoza. Tyle ci. Zagapiłam się. Tu lecę. Chciałam ten budynek jakoś tak ominąć, żeby w niego nie zahaczyć. Nadlatuję! Tam jest jakiś pożar chyba, czy coś, właśnie dymi. Brzozowisko. No co, kurde, 10 punktów na minusie? Aha, bo tutaj gdzieś to nie, było. Nie, no dalej. To tu masz go wysadzić. A. No to gdzie on tak polas i teraz ma pretensje, no? Tam, gdzie masz tą beżową. Wiem. Taksówki nie łaska? Kuźwa mać? Paczajcie ich, paczajcie! Gdzieś w dupie na końcu świata sobie wymyślił, że helikopterem poleci i jeszcze mi punkty zabiera. Ale w sumie powinniśmy się cieszyć, że u nas tak na przykład politycy nie robią. Że jedyne co robią, to biorą limuzyny i milion hajsu na nie. A nie, że sobie dupę wożą helikopterami. Tak. Także pamiętajcie, jeszcze nie jest tak źle u nas. No szybciej, helikopter! Nie ma tu jakiegoś dopalacza? Jest, jak sobie kupisz lepszy helikopter. Nie stać mnie, bo na razie tu ugasiłam pożar i przewiozłam kalekę. Chyba tam pod szpitalem czeka. Jeszcze dalej popatrz, bo to jest jeszcze tam, o. A nie, tu pod szpitalem. Ląduje. A to chyba to różowe tam, nie? A nie, tu są jacyś ludzie. No. O, tu lezie, to chyba to. Jaki w ogóle kamaryna. O, szalej maryna! O nie, to facet i to rudy w dodatku. Ej, to nic dziwnego, że mi zabrał hajs. On to wszystko ukartował, a jak się spóźnię, to mi zgłoś do prokuratury. Lecę! Muzyczka mi się skończyła. Jak tu się zmieniało piosenkę w radio? Tu, ale to samo powinno się zmieniać. A to może zaraz się włączy. Pokaż Escape. Już dobrze, już nie, bo wybuchnie mi gra. Super latam helikopterem przecież. Ja nie wiem, czemu się wy się ze mnie śmiejecie. Rudy bezglutenowy gej z wyspy Rikki-Tikki. Ale patrz, jak on ma minę obrażoną nagle, nie? Co mu nie pasuje? Co się wkurzasz? Bo cię kurde... Da się go wysadzić teraz? Tak. To ja go wysadzę bez lądowania. Bo mnie zgłosił do prokuratury. I ma brzydką minę. Chyba, że on tak po prostu bardzo potrzebował transportu, bo ma sraczkę i teraz już nie może wytrzymać. A to pewnie mi ujmą punkty za to, prawda? No, na pewno. A on ma spadochron? To teraz sprawdzimy. No i tutaj. No to go wysadzaj.
I... Na pewno? I rodem o podłogę! Patrz teraz, jaką mam minę. Rzucać? Rzucaj! Juhurt Asim, no przecież im nic mu nie jest. Czekaj, wyląduję, zobaczę jego truchło. Oj, bo wpadł między budynki. Dlatego się złości. O, patrz, jest! Siadaj! Patrz, jeszcze z powrotem do mnie wsiadnie, bez kitu! Przeprosił się. No i tu. To się dopiero nazywa syndrom sztokholmski. Wysiadaj! No, proszę, dostałem 50 punktów. Jeszcze zadowolony. Rima trochę rozwalona, ale to nic. No. Ups, coś mi upadło, a to tylko rudy ćwok. Lecę, po następne zlecenie. Czemu teraz łeb utnę śmigłem? A, nie udało się. Ale myślałam, że się rozplaśka jak jakiś naleśnik, a że całkiem zadowolony wsiadł i poleciał. Oszukaństwo. Powinno być tak, że jak go wyrzuciłam, to powinna mieć kolejne zgłuszenie, zabierz do szpitala, nie? Ja bym zrobiła lepiej tę grę, ja bym wszystkie gry zrobiła lepiej. O. O, popatrz, jest, jak znalazł do szpitala, zaraz się okaże, że to ten sam rudy, nie? Pielęgniarka, nie zawracaj gitary. Chyba, że da się na przykład wziąć pielęgniarkę ze sobą i wtedy on ci wsadzi do samolotu tego trupa. Znaczy trupa, no pasażera, no. Nie, no to ty niesiesz i potem wysiadają razem. Dziś, w Dzień Dobry TVN, 16-letnia youtuberka wysadza pasażerów bez spadochronów. Prawie jak nowy raz mi tylko upadł. No, to, ale to jakbym sprzedawała na OLX-ie, nie? Nowy? Ale pudełko było otworzone raz, żeby sprawdzić, czy działa. Delikutaśnie. Delikutaśnie, tu ten trup jest. A tam leży, patrz, jak się skitrał. Ja w ogóle te piksele... Nie, no to nie tam, tutaj patrz, to masz pokazane. To teraz się oddalasz, tu gdzieś wylądu. Gdzie? No mi dzieci mówisz, że to tamten trup. No tam, o. A patrz! A tylko na równym ląduj. A, tam na równym. Na tym też wyląduję, zobaczysz. Jezu, krowa nazistowska mnie goni! No. Nie, na tym się nie da jednak, miałeś rację. Gdzie to dupę pchasz, torbo jedna? Gdzie ja mam? Tu nie ma nigdzie równego. Nie! Dobra, już myślałam, że w budynek przywalę. Ja nic nie widzę. No już, na nierównym ląduj, młociu. Dasz radę? Nie dam rady. Gdzieś tu była ulica. Żeby w to nie przywalić. Znaczy, no właśnie. No to też się nie da. No co? Ja będę tak tego trupa no tyle niosła. Nie w tą stronę. O! No i ja tu jego ciężką dupę tyle czasu mam nieść jeszcze. Jezus Maria! O! Nie tak! Nie tak! O już! Jestem najbardziej troskliwym w ogóle operatorem śmigłowca. Ja mam pomysł! Ja w ogóle trupa też zrzucimy na szpital, bo jemu się i tak już nic bardziej nie stanie. Pozdrawiamy Sandy bardzo serdecznie. Nie zarobisz na helikoptera. No dobrze. Na melodię ściernisko. Łocia w mieście lata nisko, zaraz wleci w brzozowisko. Wtedy robi rumowisko z helikoptera. Pozdrawiam cieplutko. Pozdrawiamy Sandy bardzo serdecznie oraz jej radosną twórczość. Miałeś tu zaśpiewać swoją drogą. Gdzie ją? Ja jej śpiewać? W jakieś silosy ją włożyłam. Wciąż lepiej śpiewasz niż ja. Tak. O, chyba zrobiłam korek, popatrz.
Czemu oni tutaj jeżdżą w jakichś mydelniczkach takich dziwnych? Ej, to wciąż lepsze modele niż w Sims 4. No w sumie racja. Siadaj, Torbo, nie mamy czasu. Ui, a to facet jest. Ty, to rzeczywiście jest ten rudy, popatrz. Ryj podobny. A! Co żeś mi kliknął? No to chyba zepsułem. Miron mi zepsuł grę. A już byłam bogata!